Mateusz Strzelczyk po zwycięstwie na PLM 61 AFC 5. Chciałoby się powiedzieć, uff, no nareszcie. Tak, w końcu pragnione zwycięstwo. Cztery porażki z rzędu, piąte zwycięstwo. Jak to jest znowu wrócić na ścieżkę zwycięstwa? Wspaniale, super. W końcu wchodząc do ringu poczułem, że chcę wygrać, a nie żeby zejść jak najszybciej. Możesz nam opowiedzieć trochę o przygotowaniach do tej walki? Przygotowywałem się w Zabrzu u Michała Kity, chciałem mu podziękować, w World Dogs Lubliniec, u Piotrka Zyzika, który mi boks pokierował boksersko w sumie. W pierwszej rundzie trafiłeś Dawida, tak podbródkowym, o ile się nie mylę. Dużo brakowało, żeby skończyć to przed czasem? Nie chciałem się napalać. Może bym skończył to w 2 minuty czy tam 5 minut, ale po prostu chciałem przewalczyć i wygrać, a nie chciałem się napalać na to wygraną bardzo. Pod koniec drugiej rundy, tak, chyba pod koniec drugiej rundy, Dawid złapał skrętówkę i gong cię uratował. I jak gong zabrzmiał, zrobiłeś takie uff, że naprawdę było blisko już? Było blisko, ale nie klepnąłbym tego. Okej, okay. To powiedz, kiedy zamierzasz teraz bronić pasa PLMA? Nie wiem, na razie chcę wrócić do formy szczytowej. Jeszcze parę tygodni mi zostało wyleczyć kontuzję, bo miałem niestety kontuzję ręki, ale jak już powiedziałem, że zawalczę, to zawalczę i tyle. Jeszcze właśnie z biegiem czasu w tej walce pozwalałeś sobie na różne gesty, trochę prowokowałeś rywala, już naprawdę czułeś się tak pewnie, że nie jest w stanie ci niczym zagrozić? Nie, Dawid Drumina jest bardzo dobrym zawodnikiem, tylko że no mam taki styl w sumie, zawsze tak walczyłem i może to wygląda chamsko, nie wiem, nie chcę obrażać przeciwnika mojego czy cokolwiek, tylko po prostu taki mam styl, czy na sparingach, czy na treningu, mam tak zawsze. Chciałem przede wszystkim podziękować Maćkowi Piliśniakowi za to, że zorganizował mi tą walkę. W sumie to on zachęcił mnie do tej walki, Piotrkowi Zyzikowi za prowadzenie mnie, Michałowi Kicie, Ilkowi Cholewie, Norbertowi Anzorger, którzy stali mi w ringu i dzięki nim wygrałem i wszystkim, którzy przyjechali dzisiaj w ten dzień, żeby mnie wspierać chłopakom ode mnie.